Cześć, witajcie, jestem Liczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Marvel Spider-Man na naszym kanale, a dokładnie z... Tak jestem na wieżę... Cisza. Z Marvel Spider-Man, a dokładnie z dodatku DLC The City of the Never Sleep, a dokładnie z tych trzech części, czyli The Haste, The True War i Silver Line. No. Rozpoczynamy sobie zabawę. Tak, ja mam strój teraz Spidermana, w międzyczasie w ogóle całą fabułę przeszedłem do końca, wszystkie strefy dokończyłem i dostałem za to strój. Taki po prostu Spiderman w samej masce, reszta tylko majtki ma. No i jego umiejętność do tego Watson, stroju. Zastępczyni redaktora, początek notatek. Moje źródła mówią, że Magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. A zobaczcie, mam takiego Spidermana. I przy okazji mam... O, jestem w innej strefie. Dobra, idziemy tu na miasto. Jak widzicie, mam... O, postęp kampanii 4%. Hej, Pete. Pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Wpadką Oskorpów? To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze Swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów, Cosa Nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, tygrysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na Magię. Jasne. Jeden z Donów miał jakieś zagubione arcydzieło, obraz Maria. A teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i? I moje źródło twierdzi, że jedna z rodzin planuje go ukraść. Dziś w nocy. To wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Zobaczcie, mam taki strój, co nie? Przy okazji, zobaczcie. Cały czas mi się mylą przyciski, bo trochę nie grałem. Tak tydzień. O! Mamy kostium gładki i jego moc to jest wyrównywacz. Wszyscy padają na jeden cios, to jest przydatne. Proszę, błagam, idź stąd, wybubczuj. Bo taki mam strój. Dostałem go chwilę temu. Proszę, idź, zajmij się sobą, lekcje zacznij robić. Widzicie, nie ma odcinka Spidermana bez tego kogoś, który mówi sobie o wszystko. Chyba wołają cię, widzisz? Będziemy za 300 metrów. Zastanawiam się, bo to pewnie będzie związane to z Black Cat, bo tak by najmniej było na tym. Na rysuneczku pokazanym, bo wiem, na pewno trzecia część będzie związana ze Silver, ze Sable. Tego jestem pewien, ze Silver Sable. Tego mogę być pewien. A pierwsza część zdawała mi się, że będzie z Black Cat, bo w końcu Black Cat jest w tym. MJ, wygląda na to, że twoje źródło miało rację. Dobry. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się, spróbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to Magia, to nie będą odpuszczać. Dalej, ruchy! Szef chce ten obraz, już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Zbir, Hammer. Niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Co za strażnikami? Szef kazał zabijać, jeśli będą sprawiać jakieś kłopoty. Nie patyczkuje się, co? Będę mógł go zdjąć, jeżeli tam ci się nie będę patrzeć. Mało tych goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Dobra, trzeci. Tutaj są fajne miejsca, żeby ich połapać. Tak szczerze, nie są zbyt intuicyjne, ale da się. Jak będę dał mi to sorry, bo trochę nie grałem. W sensie grałem jeszcze wczoraj i nas robiłem do końca strefy. Tego wcześniej nie zauważyłem. O.
on jest zagrożeniem. Jak on tu się wróci, to patrzę, że mógłbym na niego skoczyć, później tych tu odciągnąć do śmietnika, jednego przyciągnąć do góry, tam drugiego jakoś. Plus minus jest pram, jest planik. Ja mógłbym na przykład strzelić w ten śmietnik tutaj. Co nie? Albo w ten tutaj. I ich przyciągnąć. Ten się tu będzie zawracał. No szybciej to rób. Wiem, że to na pewno nie jest koniec, więc... Chyba tylko czekam, aż będzie brak zagrożenia. Jest tam... Idź na przerwę, zasłużyłeś. Co my niby wiemy o sztuce? Jak mamy stwierdzić, co ma wartość, a co jest gównem? Okej, okay. To nie moja wyobraźnia. I zaczynają ci ciągnąć. Widzieliście, śmietnik tu przyleciał. Co to jest grane? Nikt go nie widzi, no i ostatni. I psiu. Ostatni. Znam część z tych gości. To Federico Frezelli i Sal Padrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Hammerhead. Do czego byłaby mu potrzebna Maria? To do niego nie pasuje. Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Zakładam, że pewnie druga strona budynku, czy coś tego. O. Nic z tego. Nikt tędy nie wszedł. Zaraz, a to co? Nie potrafią nawet legalnie zaparkować. Ty, to są ślady pazuru. Ej, a co to? U tego ja nie widziałem. Andrzej, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Ale to są jakieś pazury. Dobra. Jakby co tutaj mam tą moją moc, że powalam wszystkich na hita. Chociaż nie wiem, czy to działa na bossy, bo pewnie jakiś boss to będzie. Pewnie nie zdąży uciec ten z łapami, albo to by... A może to jest Black Cat? Chociaż nie, ona raczej by kotka zostawiła. Czyli ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu. Ktoś inny wślizgnął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy, co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może uda ci się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak. Dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłoń. Dobra, gdybym był odciskiem dłoni, to gdzie bym się schował? Nie wiem, ja leżę pod zewentem. Dużo tego jest. O. Wiem, że tu jest odcisk. Pytanie tylko gdzie? O, mam. To może zadziałać. A 12 od góry to karaoke, a nie kung fat.
Dziwne, ochroniarze się rozpłynęli. Okej, to gdzie znajdę więcej części odcisku? Latarka i część odcisku. Na włączniku trochę. I jeszcze jedna, super. Ja wiem, gdzie jest. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy, chyba że ktoś ich do tego zmusi. Kubek na kawę, wciąż ciepły. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Ten strój mnie rozwala, tak szczerze. Zmienię go od razu po tym odcinku, bo jest taki trochę brzydki moim zdaniem. Co nie? Ale... O! Powinienem móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. Oj, to jest ta zabawa. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Tak mi tego trochę brakowało, wiecie? Nie, to będzie tutaj. To będzie tutaj, a to będzie tutaj. Najniższe minusowe na razie damy. Tutaj będzie prosta linia i tutaj też. Teraz musiałbym dać 3, a mogę dać tylko 5. Jak dodam 5, to będę miał 7. Czyli bym musiał 2 odjąć. I dobrze. Lubiłem się tym bawić. Przesyłam odciski dłoni. Analiza zakończona. Rozpoznano odcisk dłoni. Dostęp przyznany. Tego nie było. Fajne to jest. Nie wiem, na ile są te dodatki w sumie. No ale. A są jeszcze 2. Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego, to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Właśnie teraz chcę to sprawdzić. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili, co miała przegapić. Jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do niej ciągnie. Wiesz, co mnie martwi raczej? Że tutaj jest tyle miejsc, żeby chodzić po tym. I martwi mnie, że tutaj będzie jakaś walka, jakoś tak, wiecie, lubię jak wiem, co będzie. Wiem, to trochę dziwne, no ale... Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Magia oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. Ktoś tu idzie. Dobrze mówiłem, że będzie jakaś walka. Spider-Man może wciąż tu być. Dobrze mówiłem. Dlatego mi się zdawało, że to będzie. Mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię. Dobrze myślałem. MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki. Ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Szef uzna cię za tchórza, będziesz mieć większe problemy niż ciupa. Pamiętasz Fabiana? Nie przeniósł się do Kanady. Ja wolę na chyba tak łatwo nie odpuścić. Skąd on jest zagrożony? Dobra. Nigdzie nie widzę Spider-Man. Dostaliśmy cynk. To znaczy, że tutaj możesz... Ciebie mogę zdjąć. Są tu zagrożeni.
Wydaje mi się, że te wentylacje po coś są. Przejście wentylacyjne. Myślisz, że ta rzeźba jest coś warta? Może mnie zgubią? Oni nie wiedzą, gdzie ja mogę wyjść, ale tutaj mogę wyjść jeszcze w pomieszczeniu obok chyba. Tutaj to jest koniec przejścia, nie. Dobra, już mnie nie widzą. Dobra, dziwne te przejście, tak szczerze. Hey. Uwierz mi, tak będzie mniej bolało. Trochę ich tutaj jest. O. Spadłem przez przypadek. Ale jestem blisko celu, bo ja chciałem pójść po klocka. Klocki są największym wrogiem. Po prostu mogłem na nich mówić klocki. A, dobra. O kurde, prawie spadłem. Trochę się tego boję tak chodzić. Kolejny. Dobra, dopóki żaden nie przyszedł, go zdejmę. Brakowało mi tego, mimo że tydzień, mimo że tego max nie było. Zaraz będą gliny. A co jeszcze tylko słuchać w tle, jak ja zgarniamy cokolwiek i spadamy. Świetnie, teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać, nim uciekną. Wyjść mogą tylko jedną drogą, tą, którą się tu dostali. Trzeba było kupić pamiątkę. I teraz moja moc? Widzicie, to jest dom. Wszyscy są na hita, ja wtedy też jestem. Aha. Dobra, czyli to trochę taka... Wyjść mogą tylko jedną drogą, tą, którą się tu dostali. No. Wszyscy są tutaj na hita, ja też. Już nie. Nie, tak szczerze. No bo chciałem sprawdzić to. Zwróćcie jego uwagę! Już prawie wyszedłem! Nie, ucieka mi! Jest ranny! Trzeba było kupić pamiątkę. Będę mogła później. No, może. O, tu! Tu jest klocek! Czekaj, chwila. Gruby! Próbują wynieść eksponaty.
Muszę dotrzeć do wyjścia i odkręć ich. Może chcesz nagrodę pocieszenia? Myślę ci dopiero dla plakat tego eksponatu. Dobrze powiedział. Nie mogą uciec. Dobra. Uśmiechnij się, może w kiciu będą lekcje sztuki. Ja tutaj czekam na wejście, bo jakoś nie mam ochoty iść dalej. Bo i tak oni tu przyjdą, a tu mam dwa drony. Odwróćcie jego uwagę! Już prawie wyszedłem! Nie, ucieka mi! Nie mam. Jeszcze pełnej koncentracji. Mam go. Chodź! Dobra, dostanie falą wstrząsową. Niech to tylko tutaj dojdzie. Dobry gust, marne wybory życiowe. Próbują wynieść eksponaty. Za wolno. Ile jeszcze? Trochę mi się tu już nudzi. Dostałem expa, to już chyba koniec. Pete, jesteś tam? W porządku? Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę. Też o tym pomyślałem. Zaraz tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło wytrzymało. Osłona jest nienaruszona. I pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję. Cześć! Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Cześć, kotek! Dlaczego? Co się mówiłem, dzieje? Że to Black Cat. Dobrze wyglądasz. Ćwiczyłeś? Nie! Znaczy, no wiesz, trochę. No widać, że ćwiczył. Bujasz się teraz sam, czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Mam tylko jedną. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. Nie. Wielka bułka spadła. Świetną wieść. Powodzenia. Rakiety? Kto wpada do muzeum z rakietami? Nigdy nie poznałeś Hammerheada? Czekajcie, czekaj, bo ja próbuję się skupić. Tefek! To jeszcze nie koniec, przystojniaku. Nie, to grubczo mnie. Nie mogę się ruszać! A, bo są mnie pita. To jest jeden z najtrudniejszych. Ja gram od początku na jednym z najtrudniejszych. Bo ta gra po prostu jest trochę trudna, no ale... Trochę denerwuje cię. Stefan! Będę nas zrobiony. Myślisz, że taka
będzie na klikacze? O! Kotek! Fajne masz sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Co ty wyprawiasz? Zaraz będzie draka. Tylko nie to. Co to? Gdzie się podziała? Jona! Kotek! Peter, wszystko w porządku? Sorry, MJ, ja odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. Z kłopotami, Adam pisze, brakuje mi ciebie. Wiemy, kto to jest, Black Kotel. Dobrze się spodziewałem po zdjęciu z dodatku. Czyli mamy teraz problemy z Hammer Stone'em? Czy jakoś tam ma Hammer? Hammerheadem? Miałeś problemy z Otto. Jakim Otto? Najpierw z Fiskiem. Zmieniam Maria. O, powód Kat. Dobrze mówiłem, bo mi się tak zdawało, że to chyba Kat wróciła. Czyli to była Black Cat i to ona dostała się przez dach. Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak. Pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramie. Co? Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Mogę. Spróbuję się dowiedzieć. A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Dobra, no to co? My wejdziemy w mapę, jak widzę, że mamy tutaj miejsce kota. I mamy nowy kostium. Co tu mamy? Wytrzymały kostium. O Boże, taki metalowy. A moc? A moc damy sobie... Boże, jaki jaskrawy. Ty, może to takie ramionka? No dobra, na razie żelazne ramionka. Do wszystkich odebraliśmy zgłoszenie o eksplozji w okolicy Times Square i... Polatać? O, widzę, że trzeba tutaj będzie różne rzeczy zbierać, ale dobra, chodźmy tutaj. Pojawimy się w tym miejscu i zakończymy odcinek, myślę. Mamy i tak 10 sekund, więc w sumie 8. W sumie już 0. W sumie się czas już skończył. Tak, jak zwykle, Spider-Man ze Spider-Manem. Peter Blocker z Peterem Blockerem. Do wszystkich odebraliśmy zgłoszenie o eksplozji w okolicy Times Square i Bryant. Eksplozji? Muszę to sprawdzić. Tak, i to jest właśnie tutaj, na Times Square i Bryant. No dobra, no to co? Co to jest? Ja byłem Ryczko, na razie, no i cześć, papa, widzimy się w... Zamknij się! Zamknij, kurwi! To by było na tyle w tym odcinku, ja byłem Ryczko, na razie, no i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z... Ej, jak się to zwało? Tu sam zapomniałem. Czekajcie. Spider-Man The City Never Sleep. Pa, pa.